Szanowni Państwo, to, że w tej chwili macie problemy z ogłodzeniami na malinie letniej, czyli z żółknięciem liści tych najstarszych, brązowieniem, to, że mamy słaby wzrost na malinie jesiennej, czy to, że są problemy z maliną jesienną, to jest kwestia przemrożeń, przemrożeń wiosennych. I później tego na gwałtownego wzrostu temperatury praktycznie wiosny w tym roku nie było. Rośliny nie miały czasu na to, żeby zregenerować. Myśmy zalecali zabiegi regenerujące z użyciem aminokwasów, asaszy, ale roślina nie miała czasu. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, na większości rejonów Polski mamy wysokie temperatury, suszę i bardzo niską wilgotność powietrza. Proszę Państwa, kilka słów na temat tego, co mamy w tej chwili robić. Jeżeli robicie fertygację, fertygacja ma być przy minimalnym, podawana roślinom przy minimalnym EC. Zejdźcie ze stężenia nawozów tak, żeby system korzeniowy po pierwsze miał komfort wodny, ale po drugie, żeby miał niskie EC. Dlaczego? W takich warunkach, jak jest wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza, roślina pobiera głównie wodę. Wy jesteście nauczeni, że w okresie owocowania na malinie letniej, czy w okresie intensywnego wzrostu pędów, trzeba dodać nawozów, żeby przyspieszyć to wszystko. Ale paradoksalnie w tych warunkach tego roku to Wam się nie sprawdza. Dlatego, że w tym roku trzeba bardzo delikatnie podawać nawozy. Regularnie, ale delikatnie. Tak, żeby roślina była to w stanie wykorzystać. Jeżeli podacie nawozy w za dużym stężeniu, w za dużej jednorazowej dawce, spowodujecie wzrost EC w ryzosferze i roślina nie będzie mogła tego przejeść. Tak? To po pierwsze. Po drugie. Jaki poziom EC? W tej chwili? 1,1, 0,9. Tak. Niziutko. Uwierzcie mi, jak jest temperatura na zewnątrz, dochodzi do 30, roślina ciągnie głównie wodę. Mało tego. W pożywkach unikajcie siarczanów. Wybierajcie nawozy o najniższym indeksie solnym, które to od razu świadczy, że to są z niską zawartością siarczanów. Jeżeli chcecie dostarczyć potas, stosujcie saletrę potasową. Wyeliminujcie siarczan potasu, tak? Skoro roślina nie pobiera, to EC by wzrastało przy podawaniu, a nie wzrasta. A EC nie wzrasta? Na pewno? W ryzosferze? Szanowni Państwo, ja widziałem plantację w Czerwińsku truskawki, która praktycznie w te upały była ugotowana, dlatego że poszła za duża dawka nawozów, tak? I roślina nie była w stanie tego wykorzystać, nie była później w stanie pobrać wody. Druga sprawa. Pamiętajcie o kalcynicie. Wapń jest tym pierwiastkiem, który neutralizuje efekt zasolenia, który bardzo dobrze działa na rośliny w upały. Ja bym był nawet za tym, żeby ten wapń podawać częściej niż potas, nawet w owocowaniu. Tak? Kolejna sprawa. Jeżeli intensywnie dajecie fertygację, czy podlewacie rośliny, raz w tygodniu wkomponujcie sobie do fertygacji kwas humusowy. Czy to będzie H850, czy to będzie Rosa Humus, czy jakiś inny odpowiednik tych nawozów o podobnej jakości. O co chodzi? Po pierwsze, kwasy humusowe działają na ryzosferę łagodząco. Niwelują to efekt skokowy zasolenia. Po drugie, będziecie mieli lepszą retencję wody. Ta woda, te składniki nie będą uciekać gdzieś tam w głąb, głównie woda, tak? Tylko będzie lepiej zatrzymywana w tych 15-20 cm ryzosfery. To po pierwsze. Kolejna zasada. Nauczyliśmy się, że każdy zabieg, który robimy, ochrona czy biostymulacja, zawsze dodajemy tam nawozu. Jeden, drugi, trzeci, czasami miksy, takie plantatorzy robią, że aż mnie głowa boli. Proszę Państwa, w taką pogodę uważajcie na to, co podajecie na liść. Ja tutaj, o, to co widzicie, to jest oparzenie słoneczne. Tutaj nie było żadnego zabiegu. Po prostu wyszło nagle słońce, na chwilę roślina straciła turgor w liściach i to jest nic innego jak oparzenie słoneczne. Jeżeli zrobicie jakikolwiek zabieg cieczą o wysokim EC, wyjdzie słońce, tak, poparzycie liście. Natomiast pamiętajcie, że to jest elektrownia. Czyli w upały starajcie się podawać wszystko z fertygacją, wodą, nie do liścia. A już na pewno w tej chwili to moim zdaniem bez sensu jest stosowanie w oprysku jakichś nawozów wieloskładnikowych, tak jak jest standard jakiś tam, czy wysokopotasowy, czy nawet zrównoważony. To jest kolejna sprawa. I co, proszę Państwa, co chciałem jeszcze powiedzieć? To, co w tym roku na pewno się sprawdziło, to umiejętne stosowanie nawozu krzemowego.
Jeżeli nawóz krzemowy, to po pierwsze pamiętajcie, nawóz krzemowy ma być płynny. Nawóz krzemowy ma zawierać maksymalną ilość kwasu ortokrzemowego, najlepiej powyżej 20% SiO2. I nawóz krzemowy, żeby zadziałał, musi być stosowany regularnie od wczesnej wiosny. Z nawozem krzemowym to nie jest tak, że jeden zabieg wystarczy. Od wczesnej wiosny, raz w tygodniu wkomponujcie sobie nawóz krzemowy i zobaczycie efekt. My w tym roku w doświadczeniach z kolegą Pawłem Krawcem pracujemy nad wdrożeniem nowego nawozu krzemowego Sarmin Maxi, który zawiera 25% SiO2. I spróbujemy Państwu udowodnić, że umiejętne zastosowanie tego nawozu nie dość, że wzmacnia rośliny na czynniki stresowe, tak jak upał, susza, wysokie temperatury, to jeszcze dzięki temu jesteśmy w stanie wyeliminować część zabiegów ochrony roślin. Uwierzcie mi Państwo, w ekologii w tym roku kto umiejętnie robił zabiegi nawozem krzemowym, wygrał z przędziorkiem, wygrał z podzewiaczem, ze szpecielem, tak? Wygrał z mączniakiem. A wiecie dobrze, że te warunki, które panują, to są idealne wręcz warunki dla tych agrofagów. Tak? Natomiast jeszcze jedna sprawa. Nawóz krzemowy, żeby dobrze zadziałał, musi być podany w odpowiedniej dawce. Państwo wybierając nawóz krzemowy, zawsze stosujcie tą dawkę, którą producent napisał na opakowaniu. Bo producent bierze na swoją odpowiedzialność, że to zadziała i nie uszkodzi Wam roślin. Ale proszę Państwa, z mojej praktyki mogę Wam już w tej chwili powiedzieć. Stosowanie pół litra nawozu krzemowego na hektar to jest zdecydowanie za mało. To jest taki efekt, że czasami Wy go nawet nie zauważycie. Na finale malinowego faktory, czy później na konferencjach w zimie, jak będziemy tutaj omawiać wyniki, które będziemy mieli, zobaczycie Państwo, że nawóz krzemowy, żeby sprawdził się tak naprawdę, musi być podany po pierwsze regularnie, po drugie w zdecydowanie większym stężeniu koncentracji. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Nie ma. Dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę Państwa, co jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec? Pamiętajcie Państwo, że teraz po zbiorach w malinie letniej zacznie się okres przygotowywania pędów do zimy. Jesienią musimy tak ten pęd zabezpieczyć z użyciem nawozu krzemowego, czasami solo, czasami w mieszance, będziemy w komunikatach to podawali, żeby wiosno nas te przymrozki nie zaskoczyły. Bo to, że te pędy ucierpiały wiosno, to jest kwestia nawożenia jesiennego, ale to jest też kwestia zabezpieczenia przed zimą pędów. Bo pęd dostaje, przemarza dlatego, że jest niska temperatura, ale bardzo często też dlatego, że tej niskiej temperaturze towarzyszy ruch powietrza, czyli wiatr. Nawóz krzemowy jesienią, raz, drugi, trzeci, żebyśmy wiosną nie byli zaskoczeni.